Siemanko, witam Was w najnowszej mojej wspaniałej serii Haltura Med Jazz. I tutaj będziemy rozkminiać właśnie takie, tak jak napisałem w poście wcześniej, piosenki, powiedzmy, żeby brzydko ich nie nazwać, no to te najlepiej zarabiające. I będziemy sobie tutaj myśleć, co można z nimi zrobić, a co tak średnio. Ja Wam powiem, jaki jest stosunek do takich rzeczy, że tak powiem, użytkowych. No generalnie, żeby, no są utwory jakie są, lubimy je bardziej, lubimy je mniej, jednak zdecydowana większość zarówno tutaj i fanów PDM, Janusz Department, czy ogólnie muzyków, no czasami zmuszona jest je popełnić. No i tutaj pojawia się tak zwany dylemat moralny, prawda, sumienie czasami nas gryzie. No bo jednak uczymy się, ćwiczymy jakąś ilość tam godzin, prawda, i nagle musimy popełnić właśnie utwory, z którymi no nie do końca się identyfikujemy, prawda. No więc pomyślałem, że skoro faktycznie czasami tak jest, czasami nas dopada taka bezsilność, no to stwierdziłem, że czemu by tutaj właśnie nie usiąść przy takim materiale i zrobić serię właśnie transmisji na żywo, czy później to przerobię jakoś w jakieś filmiki krótsze, prawda, żeby wyciągnąć kwint, esencję z tego wszystkiego. No właśnie, żeby zrobić serię, jak można to zrobić tak, żeby chociaż troszkę jednak nam to jakąś radochę sprawiało. No i przywitałem Was chyba hymnem polskich hałtur, że tak brzydko powiem. Kurczę, nie chcę tego... W sumie to jest piękny utwór, ja Wam powiem, że
Ile razy to grałem, to zawsze, no, zawsze były emocje, zawsze były ciary, no bo jednak to można dobrze zagrać. I tak, no ja postanowiłem to dla odmiany zagrać troszkę żwawiej, taki medium upswing, dlatego, no bo balladowo oczywiście to można, ma to wspaniały urok, to jest oczywiście, należy zagrać to stylowo, właśnie jak będziemy grać balladowo, będziemy grać to stylowo, natomiast żeby zaoszczędzić troszkę czasu, no to postanowiłem spróbować to troszkę ożywić. No i już bierzemy się właśnie za kompozycję pod tytułem Biały Miś. Uwaga, zmiana kamerki. Kurde, nie filter, momencik. Zmiana kamerki. Matko jedyna, jeszcze mi się włączyła latarka. Poczekajcie chwilkę. Co się to stało? No nie, z latarką nie będę. Uwaga, jak to się wyłącza? O, dobra, wyłączyła się. Przepraszam Was. Robię transmisję na żywo dopiero po raz 5000, więc mam prawo się mylić. Dobrze. Pozwólcie mi, że pozostawię Was przed czystą kartką, bo zaraz ją zapełnimy. Moi mili, albo damy sobie światełko. Kurde, nawet nie wiedziałem, że jest taka fajna opcja. Ale czad, normalnie. Ja sobie tu ściszę, żeby nam nie hałasowało. I co? No Biały Miś, no to jest balladka, prawda? Każdy wie, że to jest balladka, natomiast jest to bluesik, używa się często, właśnie traktuje się to jako takiego bluesa, albo bardzo ortodoksyjnego takiego śląskiego bluesa, albo co w miarę oczywiście wrażliwości balladkę jazzową. Natomiast dzisiaj potraktujemy ją troszkę właśnie żwawiej, tak jak zagrałem na początku. Jeżeli chcecie, to będziemy właśnie sobie w ten sposób rozkminiać. Potraktujemy to w metrum 4/4 i prześledzimy na początek harmonię, prawda? Standardowa harmonia zaczyna się od prawilnego amol, jeżeli gramy w amolu, prawda? Niektórzy grają w emolu, no bo jednak gitarowe tonacje rządzą się swoimi prawami. Amol, emol, no to są królewskie do bluesa, dlatego nie będziemy też udziwniać, prawda? I teraz tak, mamy amol, prawda? Później mamy chyba demol, jest demol. Ja nie wiem, jak wy gracie, ja wiem, jak ja do tej pory grałem. Później jest F7. Aha, widzicie, żeby to zadziałało, to tu musi być razy dwa. Później, prawda? Bo gramy to dwa razy szybciej. I teraz mamy tutaj F7, E7 i mamy amol, prawda? I albo E7, albo coś tam. I teraz to jest pierwsza linijka, prawda? To jest pierwsza linijka, napisałem to. Ja pociągam nosem, moi drodzy, bo ja się nabawię okropnego kataru po moim ostatnim wizycie w górach i tak mi dosypało śniegiem. Niestety odzieżowo nie byłem dość przygotowany. Dobra, i teraz zrobimy tak, że zagramy sobie, prawda? To jest podstawowa harmonia, bo to jest pierwsza linijka naszego wspaniałego, prawilnego, białego misia. I co? Spróbujemy sobie. Mamy amol. Zagram to najprościej, bez dodawania żadnych dźwięków dodatkowych, prawda? Biały mi, prawda? Później jest demol. No i w zasadzie jest to wszystko ok. Układ akordów idealny. Można z tego wiele zrobić. Natomiast ja, no i to jest później, tu jest dwa razy, prawda? To jest pierwsza wolta. Ja wiecie, jak śpiewam, albo nie wiecie. Jak nie wiecie, to cieszcie się, że nie wiecie. No i później jest G7, druga wolta, prawda? No i jest później jest refren. Ja tutaj piszę na klawiszu, więc wybaczcie mi, ale baś grole. Później jest dwa razy, później jest demol, prawda? F7 znowu, to E7, tararara. Później jest, wiadomo, przez G7 dominanta i to jest pierwsza wolta. Tutaj mamy cyk, 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 prawda? Tu jest pierwsza wolta, a tu mamy do amol, do E7, żeby wrócić na początek utworu. I tu mamy, brzydko to jest napisane, natomiast chcę, żebyśmy mieli bazę do rozkminienia tego, prawda? Ja to jeszcze raz zagram, czyli co? Ja to gram jedną ręką, bo drugą trzymię telefon, później F7 i znowu E7, prawda? F7. Ja gram szybciej troszkę, bardziej ad libitum C dur, prawda?
demol, F7. I tak dwa razy, prawda? I teraz chciałbym Was zaprosić w podróż, co można z tym więcej zrobić, żeby, no, żeby też się nie nudzić. I będziemy też działać zgodnie z czymś takim, żeby nie przedobrzyć, prawda? Bo no, nie jest sztuką nawalić, że tak brzydko powiem, substytutów trytonowych, tam mediantowych i każdych innych po trzy akordy w trakcie, bo wtedy zatraca się urok pewnych rzeczy, które właśnie w prostocie jest właśnie idea i co i urok. Także warto o tym myśleć, kiedy chcemy zreharmonizować coś, no bo tak jak powiedziałem, właśnie nie sztuką jest przedobrzyć i kiedy za dużo do jednej zupy damy przypraw, no to z tego się potem jeść nie da. Tak? Kotu też szkoda dać. Dobra. I co? Czyli mamy pierwszą linijkę. Ja pozwolę sobie tu znowu od początku pisać. Damy sobie metrum 4/4, tu będę pisał. I co ja proponuję już w pierwszych dwóch taktach? W pierwszych dwóch taktach ja proponuję, bo zobaczcie, tu mamy amol, powtóreczkę. Być może większość z Was wie, być może to się oczywiste wyda. Natomiast ja proponuję tutaj, już w tym miejscu zrobić wtrącenie w postaci A7, w A7 albo S7. Natomiast do właśnie tego tutaj demolku, demol, który ja bym również proponował grać z septymą wielką, bo te akordy septymomolowe, septymą wielką mają wyjątkowy urok, można nonę dorzucić i tutaj ten akord się nam powtórzy. Także spróbujmy tylko ten fragment i zobaczymy, jak nam to odpali. Momencik. Ja sobie pozwolę obrócić kamerę, żebym miał w lewej ręce jednak, momencik, to jest moja gęba, jakby ktoś nie wiedział. No, cudów nie ma. I nie będzie. Dobra. I ja sobie pozwolę teraz zagrać. Czyli co? W drugim takcie już mamy zmianę na A7. Prawda? Mamy pierwszy amol. I wtrącenie. O, siedzi jak złoto. Później jest demol septymą wielką. Prawda? Tylko trzeba to zrobić umiejętnie, bo w prymie mamy D, czyli to się będzie, kurczę, no, jak dobrze to chwycimy tą septymę wielką, no to bardziej z noną zagrajcie. W improwizacji można to potraktować jako septymą wielką, ale to do tego dojdziemy. Natomiast właśnie, żeby po tym amolu zagrać to A7, prawda? I później już mamy, co już mamy? Obrócę tylko znowu. O, super, ale to fajna technika jest. Dobra, czyli mamy demol 7 i później proponuję tak. I tu mamy dwie opcje, moi mili. Mamy F7, do tej pory graliśmy, ale jest taka opcja, żeby sobie tutaj zagrać. Oczywiście jest wiele opcji, ale takie, jak będziemy się bardzo nudzić, jak będziemy mieć znowu 40 jobów w roku, no to na tym 38 jobie, jak już będziemy coś tam grać, no to proponuję Wam zagrać B7, a później dopiero E7 i zobaczymy zaraz, co tu się wydarzy, prawda? I później znowu czekać chwilkę, tak, i później mamy Amol i od razu Wam powiem, że tutaj w tym, bo jesteśmy dokładnie w tym miejscu, prawda? Pierwsza linijka. Tu proponuję Wam, to jest to miejsce przypisane, zamiast E7 zagrać właśnie B7, bo siedzi fajnie. Zaraz Wam pokażę, znowu zmienię kamerę. Sekundkę. Ach, kurde. To granie mnie wykończy. Dobra, czyli co? Mamy pierwszy amol, prawda? A7. Albo S7, prawda? Albo Fis7. A Fis7 to już będzie za grubo. Chociaż. Jeszcze raz. No bo Fis7 to już będzie mediantowy substytut, ale zostaniemy przy tym A7 albo w ostateczności to S7, żeby nie zatracić uroku tego, prawda? A7?
teraz zamiast F7 zagramy B7. Siedzi jak złoto. I E7. A, zajebiście. Prawda? I tak samo amol sekstą wielką, prawda? I znowu B7. Zagrajmy całość. Już zmieniam kamerę. Za drugim razem, zobaczcie, można sobie w basie zrobić takie zejście, które siedzi jak złoto, czyli za drugą woltę, prawda? Jak mamy biały miś, prawda? Można sobie zrobić zejście spokojnie, później tak samo w basie, tutaj w D. Ale to, żeby nie było tego wszystkiego za dużo, cały czas powtarzam, poczekajcie, cały czas powtarzam, że minimalizm, no to tutaj właśnie jest wskazany, żeby nie przekombinować, bo przekombinować jest bardzo łatwo. Czyli zagram od początku A7. Prawda? Teraz B7. E7. B7 i za drugim razem jest zmiana w basie. Prawda? I teraz już można na F7 normalnie. Zajebiście jest. Tak mi się wydaje. Dobrze? I teraz jedziemy dalej. Już jedziemy dalej, moi mili. Jak macie tylko jakieś pytanka, wpiszcie w komentarzu, bo ja tutaj komentarze raczej widzę, także jest git. Jakbyście mieli jakieś pytania, czy powtórzyć coś, to oczywiście znajdę na to czas, bo po to tu jestem, żeby nie leżeć w łóżku i nic nie robić. Dobra, aż do sezonu. Dobra, i teraz co? Czyli przypomnę tylko, że za drugim razem robimy za drugą woltą zwrotki. Można sobie spokojnie zejście tu zrobić basu, które brzmi bardzo dobrze. Czy jest... Później jest normalnie demol, no i później proponuję F7, E7 i tu już normalnie, prawda? I teraz zajmiemy się refrenem. Tutaj sobie naniesiemy to jeszcze to, co powiedziałem, czyli tutaj mamy A, amol, później jest, schodzi bas A przez gis, później mamy A przez G, żeby trafić do amol przez fis, czyli po prostu fis pół zmniejszony, prawda? I później mamy D, mol, dwa razy, później jest F7, E7 i amol, żeby zaraz wejść na hucznie na refren. I teraz mamy chorusik, prawda? Chorusik zaczyna się prawidłnie od C, ale zobaczcie, teraz wcześniej było właśnie dwa razy C, a ja znowu zaproponuję Wam wtrącenie do demol, które jest w trzecim takcie, czyli spróbujmy A7 znowu wprowadzić, czyli mamy tutaj demol, prawda, tak samo i później już jest, zostawimy na razie tak jak jest, E7, A w których miejscach wstawić 2-5-1? Michał zapytał w komentarzu. Już odpowiadam. Nie mam pojęcia. Zaraz się nad tym zastanowię. Dobra, E7. 2. Bo wiesz co, Michał? Chodzi o to tutaj, że no, konstrukcja 2-5-1 to jest bardzo często wprowadzana w miejscach, gdzie na przykład jest długoakord toniczny, no to można sobie w postaci substytutu takiego kadencyjnego, że tak powiem, wprowadzić właśnie całą kadencję, żeby ubarwić właśnie na przykład te cztery takty, jeżeli mamy na przykład nie za szybkie tempo, cztery takty, prawda, C, no to można spokojnie użyć tej kadencji 2-5-1, żeby właśnie to ubarwić. A tutaj no, te akordy zmieniają się nam dość szybko, zwłaszcza, że z założenia jest to raczej taki około bluesowy utwór, prawda? Także tutaj jesteśmy, tutaj F7, E7 i tutaj jest amol i tutaj znowu przechodzimy, musimy zrobić jakieś wtrącenie, nie musimy, ale chcemy, bo tak,
I teraz ja Wam proponuję dwie opcje. Pierwsza opcja to jest F-mol, G-mol. F-mol, G-mol. Najlepiej z sołotami. albo As major, albo As po prostu i B. Sprawdzimy dwie opcje, bo tutaj od razu idzie, prawda, na pierwszą woltę, na początek. Sprawdzimy to, co powiedziałem. Obrócę kamerę. Uwaga, bo czasami można zobaczyć moją twarz. Także bądźcie czujni. Nie przestraszcie się, jak coś jecie. Dobra? Sprawdzimy teraz refren. Prawda? F7. Czyli mamy F mol, prawda? I oczywiście E7 alterowany, czyli pierwsza opcja z F mol, G mol brzmi rewelacyjnie. Sprawdzimy to jeszcze raz, czyli fajnie jest zrobić tak, żeby w dole mieć ten akord A7. Prawda? A teraz spróbujemy przejść na drugą woltę w refrenie przez As i B. Bo to są oczywiście, każdy wie, że F-mol, G-mol w zasadzie jest to samo. Natomiast inne napięcia są wtedy, kiedy bas zagramy nieco inaczej. Kolega właśnie ostatnio pytał się mnie, jak to jest z tym utworem Wave tam w basie, bo w niektórych wersjach w basie jest, ci co znają właśnie ten utwór będą wiedzieć, o czym mówię, że tam jest. Tam są dwie wersje, bo chociaż nawet więcej z wersji. Najlepiej sobie posłuchać kilka wersji i wyciągnąć wnioski, która brzmi najlepiej, bo chodzi o to, że w basie, że jest normalnie kadencja 2-5-1, natomiast bas gra tercję, prawda? Czyli kiedy jest G-mol, C7 i F, no to jest w basie jest, prawda? Czy jakoś tak. Także chodzi o to, że to są troszkę inne napięcia, jest inne brzmienie, kiedy bas zagra co innego, więc wracając do tego naszego wspaniałego białego misia, sprawdzimy jak będzie brzmieć to przejście na drugą woltę przez As, Dur i Bedur, prawda? Czyli refren jeszcze raz. Jest inaczej. No tak troszkę nawet gospelowo, prawda? Także jak, chyba że zagramy to nawet właśnie tak na 6 ósmych. Przejść na tą drugą woltę brzmią super. Ja jeszcze wcześniej próbowałem, myślałem, żeby wsadzić As mol, B mol, ale tylko że będą troszkę inne dźwięki właśnie w prymie. Ha, zaraz, ale brzmi zajebiście. Ale to już wiadomo, to pianiści będą kumać mniej więcej, o co chodzi. A nie chcę więcej tutaj zmieniać właśnie z tego względu, co powiedziałem wcześniej, że uważam, że takie piosenki, klasyki wręcz, no to jednak jest klasyk, z tym się nie będziemy kłócić, nie ma sensu
rozwalać tam po 1000 właśnie akordów na jeden takt, no bo to straci swój jakiś tam urok, prawda? Jak tam pan wypije parę tych drineczków i poprosi zespół, żeby mu to zagrać. A zespół, no wiadomo, ma różne podejście do takich utworów. No to wam mogę zagwarantować, że jak bardzo tego nie właśnie dla smaku coś tam zmienicie, tylko a wy będziecie wiedzieć, że to działa i dlaczego to działa, to on też będzie zadowolony, bo to będzie działać. Dobra, i teraz tak, teraz nagram wam, nagramy sobie podkładzik zgodnie z tymi właśnie funtami, nagramy sobie w swingu i będziemy powolutku przechodzić do improwizacji, bo tak, bo jak wygląda typowa improwizacja w Białym Misiu? Oczywiście to jest trochę beka, natomiast no, kiedy gramy Białego Misia, no to co się dzieje? Skala bluesowa. Nawet to siedzi oczywiście. Natomiast spróbujemy oprócz tej skali bluesowej zaraz coś wymyślić. I ja teraz tutaj z wami razem postaram się szybciutko nagrać podkładzik, żebyśmy mieli na czym pracować. Jako że właśnie ten cykl transmisji nazywa się Haltura met Jazz, no to będziemy sobie pracować w takiej na latynce, na swingu, żeby to miało też właśnie swój urok. I nagram te właśnie te funty, te akordy, które tutaj już za drugim razem sobie zrobiłem, żeby to miało jakieś urzeczywistnienie, prawda, w praktyce. Dobra, nagrywamy podkładzik. Momencik, sprawdzę, czy jeszcze basik jest. Jest Jacko. Jest Jacko. Jacko czeka na mnie. Swing jest. I uwaga. I refrenik w walkingu. Uwaga, F mol. Uwaga. I solo. Uwaga, teraz przez as. I kończymy. Prawda? Także dwa kółeczka. Nagramy sobie właśnie teraz, zagramy sobie temacik z tymi akordami, które omówiliśmy. I później kawałeczek już solówki zagramy, zobaczymy co z tego wyniknie. Tempo tam nie za szybkie, żeby to się też sączyło w miarę. A to jest troszkę za wolno, minimalnie tam szybciej. Nie za głośno też. A próbujemy. Próbujmy. A sorry, nie miałem fortepianu w kabinie. Thank you.
pograć ciekawe dźwięki. Ciekawe dźwięki sobie można pograć. Już zmieniam, żeby tej mojej wspaniałej, nieudanej gęby nie widzieć. Dobra, czyli co? Co tu się wydarzyło? Już wiemy, że w temacie te akordy działają. No i mniej więcej o to chodzi, prawda? Ja tu zrobię oczywiście zdjęcie i wszystko to wrzucę na grupę Pogaduchy i Ćwiczonko z Fijakiem i prawdopodobnie cały ten materiał też znajdzie się na YouTubie. Ja sobie go przejrzę, czy nie będzie wielkiej wiochy. No, a jak nie będzie wielkiej wiochy, no to nie wrzucę. Oczywiście żartuję. Ja myślę, że to wszystko będzie na YouTubie. Dobra, i teraz pogadajmy sobie, jak można podejść tutaj do improwizacji, jakie myki zastosować. Ja powiem wam, że no troszkę zrezygnowałem sobie tutaj z tej skali bluesowej na konto właśnie pogrania bardziej wokół akordów. A jakich akordów już wam mówię? Tutaj pierwszym akordem jest amol, prawda? Pierwszym akordem jest amol. Ja ten amol traktuję jako amol z właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jako amol z septymą wielką i z noną, bo on mi tutaj najwdzięczniej brzmi. No i zobaczcie, czyli na samym amolu gram coś takiego. Prawda? Także brzmi, on mi po prostu brzmi najzajebiściej i jego się tutaj trzymie. Oczywiście cały czas powtarzam, że grajcie sobie jak chcecie. To są tylko moje prywatne tutaj, że tak powiem, wywody. I jak się do tego odniesiecie, no to wasza oczywiście sprawa. I tutaj mi właśnie ten amol z septymą wielką siedzi jak najbardziej. I zobaczcie, a tutaj już mamy, gdzie mamy A7, no to ja sobie tutaj przechodzę właśnie przez A7-9. Zobaczcie. I rozwiązuję na demol również właśnie septymą wielką, bo te rozwiązania mi tutaj brzmią jak, no tak najbardziej instynktownie, no że tak powiem, najbardziej mi się podobają. Czyli co, mamy amol septymą wielką i przez drugi takcie już mamy A7-9, prawda? Ale to pięknie brzmi i to się rozwiązuje na demol właśnie septymą wielką. Prawda? Także brzmi to bardzo elegancko. Tutaj, gdzie sobie zagraliśmy, tutaj o, B7, substytut zamiast F7, no to ja proponuję oczywiście B7, takie B7 najzwyklejszy, B7-9 Lidian. No zamiast, bo tutaj, żeby skalowo się zgadzało, jeżeli chcecie skalą zagrać. Prawda? No ale proponuję wokół akordu grać. Ach, pięknie to brzmi. Czyli B7 normalnie z noną, to jest B-dur, prawda? Septymka i nona. I później mamy E7, znowu minus 9. I tak samo mamy takie same historie tutaj, bo gramy amol septymą wielką i noną oraz B7. Tutaj tak samo proponuję właśnie trzymać się tych zasad, co powiedziałem przed chwilką, jeżeli chodzi już o improwizację, bo te, że tak powiem, te partie basu, które tu nam schodzą, no to basista będzie wiedział, co tam zrobić, żeby nam to zabrzmiało właśnie w zgodzie z tymi naszymi wszystkimi funkcjami. No i tutaj zmienia się, tylko wraca właśnie F7, które wcześniej zastąpiliśmy B7, prawda? Czyli F7 można sobie absolutnie prawidłnie zagrać. Najprościej F7, prawda? F7 z noną. Ja bardzo lubię nony, bo dla mnie akord zaczyna się od tercji, a nie od prymy. I tak tego się będę trzymał. Dobra? Prawda? Czyli mamy tercję, kwintę, septymę, nonę, prawda? I później mamy znowu E7, A7. No i tak samo z tym 9, 7 już. Mi się już te liczby zaczynają w głowie odzywać. G7 minus 9, tak samo. Prawda? Zobaczcie. I rozwiązanie na C. I później mamy
A7 do D. Czyli już wiecie, co z tym A7 zrobić. A7 minus 9. Później mamy demol. Demol już wiadomo, że septymą wielką i znoną. Później jest F7, E7, A7. No tutaj tu sobie można oczywiście... No bym tu bardziej, to jest tylko jeden takt, prawda, na ten substytut w formie właśnie F-mol, G-mol. Tutaj bym się raczej nie spuszczał na tym, żeby ograć każdy dźwięk, wybrać jakąś dobrą skalę, po prostu po akordzie sobie. Jeżeli będziecie tylko chcieli, oczywiście jak najbardziej można się pomęczyć tutaj, żeby znaleźć gamę właściwy, akord o właściwą skalę, prawda? Ale polecam tutaj takie sytuacje, jak mamy właśnie gęsto, no to żeby jednak bardziej po akordzie pograć, no bo na pewno wtedy trafimy właściwe dźwięki. Dobra, i teraz tak, ćwiczonko jakie będzie, to jest w ogóle, chyba tego jeszcze tak nikt nie zrobił, że właśnie nagrałem przed chwilą Abersolda właśnie do Białego Misia i będziemy sobie ćwiczyć, kochani, akordy. Najprawilniej w świecie, oczywiście, pogramy sobie najzwyklej pasaże, prawda? Na jeden akord, później mamy A7 minus 9. Odpoczynek jeden tak, czy tam dwa, później mamy, no po kolei sobie przelecimy. Jak chcecie, to sobie zróbcie teraz screenshota. Daję wam chwilkę, żebyście sobie zrobili screenshota, żebyście widzieli te akordy, bo ja teraz będę musiał sobie telefon odstawić i te akordy, te pasaże sobie pogram właśnie używając dwóch rąk. Jak macie już tego screenshota, no to po kolei sobie przelecimy te akordy, a później będziemy już improwizować. Jeszcze wam później powiem, jak approach notes, czyli te ozdobniki wszystkie zastosować. No i na tym dzisiaj skończymy, ale myślę, że materiał jest sztos. Także warto sobie to pograć. Tempo sobie damy 150 i próbujemy. Szybko trochę szybko. 3 dni nic nie grałem, także jest masakra. Dobra, uwaga, patrzcie się. O, F7, B7 teraz. Także brzmi to spoko, spróbujemy sobie zaimprowizować i zaraz pogadamy o approach notes, ok? Czyli jeszcze raz ćwiczonko i improwizacja. Czyli A. Oh yeah. Then.
teraz tak. Moi mili, sorki, już nie widać mojej gęby, także już jest wszystko git. Parę osób z nami zostało, ale dla tych osób będzie teraz opcja premium, bo będą naprawdę zajebiście fajne rzeczy. Mam nadzieję, że wytrwacie, bo jeszcze nie będę tutaj dłużej jak 10 minut. Ale właśnie w tej piosence zobaczcie, jak świetnie brzmią rzeczy, które omawiałem tydzień temu. Przez cały tydzień omawiałem, były to approach notes, czyli dźwięki właśnie podejścia i różne rzeczy, które zdobią nam akordy. I teraz tak, przypomnę tylko, że mamy 3 grupy, a w zasadzie to nawet 4, ale omawialiśmy 3 grupy approach notes, czyli cały ten embellishment, czyli zdobienie. Przypomnę tylko, że kiedy mamy amol, zdobienie jest wtedy, kiedy sobie dodamy na przykład pół tonu z dołu, prawda, przed A. Zobaczcie, mamy trójdźwięk i kiedy ozdobimy go. Ja będę myślał teraz o amolu, ale z użyciem właśnie tych approach notes. Zobaczcie, jaką frazę sobie zrobię. Mam nadzieję, że mi się uda. Prawda? Także myślałem tylko o tych trzech dźwiękach, ale używając techniki approach notes, czyli te wszystkie zawiasy, budują nam się bardzo ciekawe właśnie kształt tych melodii i brzmi to rewelacyjnie, nawet właśnie jeżeli chodzi o takie rzeczy jak tutaj te nasze, że tak powiem, jak to się mówi? No, powiedzmy użytkowe rzeczy, prawda? Ja wam zagram za pomocą właśnie tych approach notes teraz parę fraz. Zostańcie ze mną i polecam sobie właśnie poćwiczyć te rzeczy, bo brzmią zajebiście, żeby nie miętosić tylko, prawda, tej skali bluesowej, prawda? Oczywiście jest to spoko, natomiast zobaczcie, kiedy mamy tego białego misia. Spróbujemy sobie połóżnąć, ok? Takie frazy szły, normalnie szkoda. Dobra, wiecie, o co mi chodzi. Także myśląc, chodzi o to dokładnie, że myśląc o akordach, o podstawowych dźwiękach triady, można po prostu budować piękne rzeczy. Zobaczcie, mamy amol. Spróbujcie sobie pododawać po jednej nutce z dołu chromatycznie, prawda? Kiedy mamy właśnie, puszczę podkładzik, patrzcie się. Będę podstawowe dźwięki triady grać. Amol, A7. D-mol, prawda? B, E, A i B. D-mol, prawda? B, F miał być, E, A, G, C, A, D-mol. F, E, prawda? Jeszcze raz, C, A, D, F, E i solóweczka. Prawda? B, E.
tak samo później do każdego oczywiście można to dźwięku triady odsyłam do materiału Approach Notes, do transmisji na żywo właśnie w sekcji firmy Janusz Department. Za niedługo wszystko to będzie na YouTubie, ale polecam również wejść w kanał Jazz Duets, bo tam pan właśnie te techniki świetnie opisuje. Wszystko jest opisane, czyli dodawanie po jednej nutce, dodawanie po dwóch nutkach, prawda? Brzmi to genialnie. I dodawanie trzech nut, także... Prawda? Robi się nam takie gypsy, ale to jest tylko zaleta. Zobaczcie, także jest prosty biały miś. Ja sobie zagram teraz jeszcze raz temacik i wraz z tymi approach notesami będziemy się już powolutku żegnać, bo jak to ma być seria właśie tych How to Ramed Jazz, no to też, żeby to nie trwało zbyt długo, żeby się nie nudziło. I tak super, że tyle osób było i może coś z tego ktoś skorzysta. Oczywiście jak ktoś tam zostawicie jakiegoś lajkersa, no to ja będę widział, że jakoś tam pozytywnie reagujecie na to, czy komentarz. Oczywiście w komentarzu możecie napisać, co byście chcieli w kolejnych transmisjach. Pomyślcie o tym, a ja się do tego oczywiście odniosę. To znaczy, albo to wezmę pod uwagę, albo nie. Ale jak mi dacie jakieś propozycje, to na pewno coś z tego będzie. Albo nie. Dobra, próbujemy temacik z reharmonizacją, z tymi właśnie dodanymi akordami i solóweczka na podstawie akordów i approach notes i będziemy się żegnać. Uwaga, tempo jest dobre. A, troszkę damy szybciej, dobra? 170. Jedzie. Zakończenie zrobić. Uwaga, zakończenie. No właśnie. Bardzo dziękuję wam, moi mili, za obecność. No to jest taka oczywiście moja kolejna zajaweczka, co dzisiaj się odbyło. Bardzo dużo osób na początku przynajmniej było, także znaczy się, że może będziecie chcieli to dalej. Może to będzie nawet jutro. Zobaczymy, co mi tam szalonego do głowy przyjdzie. Napiszcie w komciach, czy jest ok, czy jakie nowe numery właśnie muzyki używkowej można by tutaj troszkę się zastanowić, rozkminić, żeby zmienić oblicze polskiej muzyki, że tak powiem, właśnie tej takiej, która uważa się za niepochlebną, a pamiętajcie, że nie ma złych kompozycji, tylko są złe aranże i złe wykony, także spróbujemy uratować jak najwięcej tej muzyki naszej użytkowej, żeby jak będziemy te wesłuka sobie grać, to żebyśmy to robili porządnie i żeby wstydu nie było. I dziękuję wam bardzo. Cześć.